witajcie moi drodzy kolejny raz na moim kanale. Tym razem przyszedł czas na drugą część haulu zakupowego z Ikei. Jeżeli jesteście ciekawe, co kupiłam w części pierwszej, to zapraszam Was na drugi kanał Mama w obiektywie, gdzie zobaczycie ten haul z udziałem mojego bratanka Igora. Także on będzie Wam pokazywać, co kupiliśmy za pierwszym razem, jak byliśmy w Ikei. A teraz pokażę Wam już te rzeczy, których nie zdążyłam kupić poprzednio, to pokażę Wam właśnie w tym holu. Także zaczynamy. Moi drodzy, pierwsza rzecz to nie będzie rzecz dla mnie, ale to będzie rzecz, którą Michał sobie wypatrzył. To jest taka torba. To jest taka torba i on ją sobie wymyślił właśnie tutaj z przeznaczeniem na narzędzia. Ale niestety jest zamknięta tutaj i chyba nie mam nożyczek, żeby Wam pokazać. Ale to jest taka torba, gdzie można sobie powkładać różne pierdołki. Można też sobie schować laptopa na przykład i w podróż gdzieś tam zabrać. Z tyłu ma zamek i taką delikatną kieszonkę. I tutaj na bokach ma takie uszka i można sobie dołączyć dłuższy pasek. Że to jest to. Kupiłam dwa zestawy takich pojemniczków na lunch albo na sałatkę, jakiś ryż. Tego nigdy nie jest zbyt wiele i pamiętam, że one były w cenie 85 euro. 85 centów, eurocentów. Także to jest to. Dokupiłam również zestaw noży, ponieważ ja już mam jeden zestaw noży z Ikei, mam właśnie ten nóż i podobny do tego oraz taki jeden wygięty i kupiłam go już dobrych kilka lat temu i dopiero teraz nadają się do tego, żeby je mieć. No i teraz postanowiłam, że kupię zestaw takich właśnie trzech noży. Jeden jest do chleba, a drugi właśnie do najprawdopodobniej do jakichś tam na przykład mięs, jako chyba używałam, i trzeci do krojenia takich drobniejszych warzyw, albo żeby pokroić dziewczyną jabłuszka, to również ten nóż się dobrze sprawdzał. Kolejna rzecz to są trzy takie półki. To są półeczki na przyprawy i pewnie część z Was bardzo dobrze jest jako półki na książeczki do pokoju dziecięcego. No i ja właśnie z taką myślą kupiłam trzy takie półeczki. Będę chciała je przemalować na biało i będziemy zawieszać te półki właśnie przez przeznaczeniem na bajeczki i książeczki. Także takie właśnie kupiłam trzy. Kolejną rzeczą to jest taki organizer na ubrania. To się wrzuca do szafy i tutaj są po prostu półki. W Irlandii, jeżeli ktoś mieszka, to zapewne bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że w szafach są tylko drążki i bardzo rzadko się zdarza, żeby były półki. No i ja właśnie taki organizer potrzebowałam na część ubrań i tutaj jest... Ile takich półek? Chyba jest 8 półek. 8 półek bodajże z tego co wyliczyłam, albo 5. 8 albo 5 takich większych półek. Także będę to zaraz po filmie będę robiła miejsce w szafie i właśnie będę zawieszać to. Kolejną rzeczą to również jest coś do pokoju dla dziewczynek. To jest właśnie ta siateczka, o której ja mówiłam w pierwszej części, że się pomyliłam i kupiłam złą. A to jest taka siateczka, którą się rozwija i tam po prostu będziemy pluszaki wrzucać. Także to również wędruje do nich, do pokoju. Kolejne dwie rzeczy to jest coś do łazienki. I kupiłam tam na dół do mnie, do tej gościnnej łazienki, taki zestaw właśnie na szczoteczkę i pastę do zębów oraz na mydło w płynie, taki komplet w kolorze szarym. I powoli zbliżam się do końca.
Potrzebowałam również takie uchwyty i to również będzie z myślą o moich córeczkach. Te uchwyty będą na dole przy szafce, gdzie dziewczyny mają swoje kolorowanki. No i pokażę Wam może na drugim kanale właśnie jak to będzie zagospodarowane, ale taki mam jeden fajny pomysł do tego. Kolejną rzeczą to jest taki pędzelek właśnie do tłuszczu, do smarowania foremek albo do przecierania jakiegoś tam mięska. Bardziej ten jest w celach takich cukierniczych. Ja mam drugi większy i tamten jest właśnie do mięs i tego typu rzeczy. I ostatni produkt, słuchajcie, to jest nóż i to jest drugi z serii. Ja kupiłam pierwszy do warzyw, który możecie obejrzeć w tym właśnie drugim filmie. I teraz ten kupiłam taki właśnie do wszystkiego, do jakiegoś tam krojenia takich drobniejszych właśnie rzeczy, czy szczypiorku, czy pomidorów. Także będę go używała. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze tamtych zakupów, powiem Wam szczerze, że nie rozpakowałam, bo dopiero opuścili nas goście, ale dzisiaj wszystko z tych dwóch siatek powędruje na swoje miejsce. I to, moi drodzy, jest wszystko, jeżeli chodzi o drugą część holu zakupowego z IKEA. Ja po prostu powiem Wam szczerze, że uwielbiam ten sklep. Bardzo lubię tam chodzić i z jednej strony cieszę się, że u mnie w Galway go nie ma, a z drugiej strony to jest tak trochę mi przykro, że muszę jechać aż do Dublina na zakupy i to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. A w ogóle to bardzo moje serce się ucieszyło, no i trochę też rozczarowało w jednym momencie, ponieważ w Polsce, w moim rodzinnym mieście Bydgoszczy, wybudowali IKEA i akurat musieli wybudować IKEA wtedy, kiedy już tam nie mieszkam. Także tak, z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony to też mi jest szkoda, że ją wybudowali tak późno. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy rzeczy polecacie z IKEA i czy w ogóle lubicie ten sklep, bo ja po prostu uwielbiam. Ja mogłam mieć całe mieszkanie w IKEA i uważam, że są to, jeżeli dobrze się poszuka, to są bardzo dobre jakościowo rzeczy. Także pozdrawiam Was gorąco i serdecznie, zazdroszczę Wam słońca i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Pa!